pomysł, który PiS od razu chce wprowadzić. I tu myślę, że drugi kwartał 2016 roku to jest termin możliwy do realizacji tego podatku. Pytanie, w jakim kształcie, bo w tej chwili jeszcze dyskutujemy o tym, jak ten kształt tego podatku ma wyglądać i nad tym eksperci PiS-u dyskutują. No ale to są te pierwsze rzeczy, które widzę w budżecie na przyszły rok. No i w kolejności, jeżeli to się uda zrobić, no to oczywiście PiS będzie chciał także podnosić różne świadczenia, na przykład 500 zł na drugie i kolejne dziecko. No rozumiem, że trzeba, PiS musi szukać jakichś pieniędzy, które będą wpływać do budżetu, no bo ma z drugiej strony kotwicę w postaci ustawy o finansach publicznych, która mówi, że no po prostu pewnych wydatków nie da się przeskoczyć, są limity i tyle. Ja myślę, że tak. Ciężko będzie dokonać jakichś radykalnych zmian zwiększających deficyt, ponieważ ten deficyt zaplanowany na przyszły rok już jest bardzo blisko tego unijnego limitu 3% PKB. A z zapowiedzi polityków PiS-u wnioskuje, że oni jednak ten limit jakoś tam traktują poważnie, znaczy nie chcą go bezczelnie przekraczać. Więc przyjmuję, że będą chcieli utrzymać te unijne 3% PKB. No więc już jesteśmy blisko tych 3%, więc nie ma za bardzo miejsca na podnoszenie deficytu. I teraz tak, ze wszystkich zapowiedzi PiS-u wydaje mi się najistotniejsze w tym momencie będzie 500 zł na wydatkowych. Będzie 500 zł na dziecko. Beata Szydło mówiła na konwencji przedwyborczej, że to jest priorytet. Gdzieś się już po wyborach pojawiały wypowiedzi, że to jest priorytet. No więc to będzie. Żeby nie powiększyć drastycznie deficytu, trzeba będzie szukać dochodów, więc jasne jest dla mnie, że szybko będzie podatek bankowy, szybko będzie podatek na sklepy wielkopowierzchniowe. To jednocześnie prowadzi mnie do wniosku, że możliwe, że PiS odpuści temat kredytów frankowych, bo sobie obniży dochody budżetowe przez to, bo uderzy w zyski banków i koniec końców to nie będzie priorytetowa sprawa, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o, zawsze, i tak ten budżet będzie trudno spiąć, tak? Nawet jak się podniesie te dochody podatkowe, więc możliwe, że będzie takie rozwiązanie, że na przykład 500 zł na dziecko załóżmy wprowadzamy od połowy roku przyszłego, tak? Będzie mieć wysoki limit dochodowy. Wysoki limit dochodowy. W każdym razie to będzie moim zdaniem priorytet. Kwota wolna od podatku, czy będzie wprowadzona, to jest kosztowny instrument w takiej formie, o jakiej PiS mówił przed wyborami, więc możliwe, że też to będzie jakieś kombinowanie, czyli ta kwota będzie wolniej podnoszona. Czyli co od przyszłego roku? Ale moim zdaniem od przyszłego roku, moim zdaniem, na pewno, to sobie w tym momencie, znaczy inaczej, nie na pewno, nie ma nic na pewno, ale najwyższe prawdopodobieństwo po stronie wydatkowej 500 zł na dziecko, bo powiedzieli, że to jest priorytet, jakby tego nie wprowadzili, no to by się lekko skompromitowali. I z drugiej strony, ponieważ trzeba sfinansować ten wydatek, więc moim zdaniem podatek bankowy, podatek na sieci wielkopowierzchniowe jest przesądzony. To jest początek rządów PiS-u, przyszły rok, budżet, który będzie zmieniony już teraz. No też prawda jest taka, że teraz trzeba przyjąć budżet jakiś, a potem zawsze można go znowelizować w trakcie roku. To też nie jest jakaś bariera, która się przyjmuje. No nie, raczej nie. Nowelizuje się pod przymusem, stojąc już pod ścianą. Raczej nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało w tej chwili w trakcie roku nowelizować budżet po to, żeby zwiększać deficyt. Bo jeżeli nie zwiększamy deficytu, no to w takim razie tego budżetu specjalnie nowelizować nie musimy, jeżeli uda się utrzymać deficyt na określonym poziomie. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, na ile będzie mógł PiS kombinować przy prognozach na przykład makroekonomicznych, żeby podnieść założone wpływy podatkowe hipotetycznie, tak, że wydadzą wpływy, których nie będzie, ale to, że tych wpływów nie będzie, to się okaże załóżmy za parę miesięcy i wtedy się odłoży ten spór z Komisją Europejską o ten limit 3% PKB gdzieś na kolejny rok, więc że tak przejadą sobie przez ten 2016 rok bezpiecznie. Nie wiem, czy to byłoby już lekko bezczelne, ale zobacz, właśnie wydaje mi się, że jedna z największych niepewności w ogóle dotyczących polityki gospodarczej polega na tym, jak daleko PiS będzie się posuwał w różnych niekonwencjonalnych metodach działania. Zarządzania finansami publicznymi. Ale przestrzeń rozumiem, że Państwo, panowie dostrzegacie w tym. Przestrzeń jest, natomiast ja jestem dość sceptyczny, jeżeli chodzi o takie szybkie wprowadzanie różnych, zwłaszcza kontrowersyjnych pomysłów. PiS w tej kampanii, ale w ostatnich latach też pokazał, że troszeczkę się uczy, że już nie jest taką nieprzewidywalną partią, tylko taką, no nie chciałbym źle zostać zrozumiany, ale taką normalną, centroprawicową partią, może troszeczkę bardziej prawicową i raczej będzie starał się nie denerwować i opinii publicznej, i inwestorów zagranicznych i te zmiany raczej będą takie przemyślane. No, tu też zgadzam się. 500 zł na dziecko, podatek bankowy, podatek od supermarketów i prawdopodobnie nie będzie, znaczy jestem prawie pewien, że nie będzie zniesienia podatku od kopalin. Bo tutaj to nie będzie się spinało. No tak, dobrze, to jest jedna rzecz. To są finanse publiczne. Rozumiem, że konsensus jest taki w naszym studiu, że
tu się da coś jeszcze zrobić. A druga rzecz, Narodowy Bank Polski. Pytam o niezależność Narodowego Banku Polskiego i także o to, jak będzie wyglądała Rada Polityki Pieniężnej, bo to też już za chwilę się będzie decydować. Początek przyszłego roku, nowi członkowie Rady. W połowie roku nowy prezes Narodowego Banku Polskiego. Decyduje parlament i prezydent, czyli znowu decyduje właściwie środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Już padały te pomysły, zresztą podtrzymane, że Narodowy Bank Polski mógłby być włączony do tego finansowania pomysłów wyborczych. No właśnie, panowie, co z tym Narodowym Bankiem? No, konstytucji PiS nie zmieni. W związku z czym wciąż będzie zagwarantowana, przynajmniej konstytucyjnie, niezależność banku centralnego. Natomiast oczywiście sposób, w jaki ta niezależność się gwarantuje, można rozumieć bardzo różnie. W tej chwili, z tego co słyszałem z wypowiedzi przedstawicieli PiS, no to ta niezależność banku centralnego była raczej rozumiana jako taka, że nie należy rozmawiać o banku centralnym za zamkniętymi drzwiami, w cudzysłowie jedząc ośmiorniczki, tylko należy rozmawiać publicznie o naruszaniu, w cudzysłowie, tej niezależności banku centralnego. Czyli rząd może publicznie wyjść i powiedzieć: słuchajcie, bank centralny powinien zrobić to, to i to, potrzebujemy takiego pomysłu, zrobicie, pomożecie. No i bank centralny wtedy, którego władze będą wybrane jednak przez przedstawicieli PiS-u, czyli zarówno przez prezydenta, Sejm i Senat, no może powiedzieć: tak, pomożemy. To są trzy rzeczy. Przede wszystkim stopy procentowe. Będzie wybór takich członków Rady Polityki Pieniężnej, który to PiS zapowiedział, którzy będą chcieli obniżyć stopy procentowe. I to jest też związane z budżetem, ponieważ generalnie łagodna polityka pieniężna to pewnie nieco słabsza waluta, wyższa inflacja, nieco wyższa inflacja i dzięki temu wyższe dochody budżetowe. Czy wydaje mi się, że PiS może kombinować w ten sposób, że złoty był po prostu trochę słabszy, no bo wtedy i eksport trochę przyspieszy i inflacja może być trochę wyższa, więc będzie łatwiej budżetowi. Jeżeli chodzi o ten plan pożyczek 350 miliardów dla firm, to moim zdaniem na razie to jest jakiś słabo opracowany pomysł, bo nie wydaje mi się, że... Znaczy to, ja to traktuję, jedyny sens tego jest taki, żeby wspomóc, dotować sektor bankowy po wprowadzeniu podatku bankowego. Bo jeżeli się bankom da pożyczki na 0% i utrzyma się referencyjne stopy wyżej, no to banki będą brały na 0, czyli powiększą się marże banków, tak, po prostu, i to je uratuje od konsekwencji podatku bankowego, czyli to będzie tylnymi drzwiami finansowanie deficytu przez bank centralny. Natomiast pomijając te rozważania o polityce pieniężnej, moim zdaniem ważne jest pytanie dużo szersze. Czyli jaki rodzaj myślenia będzie dominował przy nominowaniu decydentów do... Tak, bo mamy w PiSie różne, moim zdaniem, nurty. Z jednej strony są tacy ludzie jak Andrzej Duda czy Beata Szydło, którzy moim zdaniem byliby skłonni wybierać do NBP ludzi, którzy generalnie reprezentują jakiś stan, nie mają jakąś wiedzę na temat polityki pieniężnej, gospodarki i tak dalej. Z drugiej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, który moim zdaniem ma takie myślenie o instytucjach, że tam muszą być ludzie, których w razie czego w krytycznych sytuacjach da się kontrolować, tak? Czyli do którego możemy zadzwonić, powiedzieć: słuchaj, trzeba zrobić tak i tak. Czyli ludzie, w pewnym sensie nasi wychowankowie, tak? Tak było ze świętej pamięci Sławomirem Skrzypkiem. To był ewidentnie człowiek, który był od tego, żeby po prostu, żebyśmy w razie czego mogli na niego wpłynąć. I teraz pytanie, który rodzaj myślenia w PiS-ie będzie dominował? Czy taki jednak bardziej instytucjonalny, czy bardziej osobowościowy? Ja nie uważam, że obie rzeczy są sprzeczne, oba cele. Znaczy, można je próbować realizować równocześnie, znaczy szukać profesorów po różnych uniwersytetach, którzy są możliwi do wydzwonienia w odpowiednim momencie, jak tutaj zauważyłeś, ale można także szukać osób, które nie są takie zależne od władzy. W związku z czym jedna i druga opcja jest możliwa i ja się bardziej skłaniam ku temu, że PiS będzie próbował złapać obie sroki za ogon i po prostu zarówno mieć osoby, które w miarę znają się na polityce pieniężnej, jak i osoby, które w sytuacjach ekstremalnych można mieć nie tyle co w garści, tyle co można ich przekonać do swoich racji. Być może to się będzie tak wyglądało, że Rada Polityki Pieniężnej będzie bardziej taka uległa, natomiast prezes NBP będzie stwarzał pozory niezależności. Że to nie będzie, że ktoś będzie pomiędzy Skrzypkiem, świętej pamięci, a pomiędzy chociażby obecnym prezesem. Ktoś, kto w opinii rynków, czy też niezależnych ekspertów, będzie osobą taką niezależną i być może nawet nie ze środowiska PiS-u, to samo co zrobiła Platforma. Wzięła prezesa, nie ze swojego środowiska, ale ze środowiska SLD. Kończymy pierwszą część specjalnego wydania raportu gospodarczego. Po informacjach wracamy i wtedy zajrzymy sobie na rynki finansowe. W naszym studiu Adam Czernik, Ignacy Morawski i Marcin Kiepas. Wracamy po informacjach. Wybory w toku. Reklama. Mam lepiej, bo mnie cenią. Mam lepiej, bo mnie cenią. Przywileje mam. Mam ofertę właśnie dla mnie.
właściciel firm i życie jest łatwiejsze. Dziel się nim. Są miejsca, które po prostu warto poznać. Zachwycić się ich wyjątkowym klimatem. Odkryć niezwykłe smaki. Jednym z takich miejsc jest restauracja Samira przy ulicy Powsińskiej 64A. Libańska kuchnia, która zadziwia bogactwem smaków. Znajdziesz u nas także duży wybór dań wegetariańskich. A po posiłku odwiedzisz sklep, w którym czekają na ciebie produkty arabskie, tureckie i indyjskie. Restauracja i sklep Samira. Warszawa, ulica Powsińska 64A. www.samira.pl. Audi Q3 w wersji S-Line Selection to perfekcja w sportowej odsłonie, którą możesz mieć z ratą już od 1284 zł netto miesięcznie i z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Teraz bez żadnej opłaty wstępnej. Poznaj wyjątkową wersję S-Line Selection i sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Powsin. Audi. Przewaga dzięki technice. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Nowa kuchnia już w kioskach, a w niej dynia po wegańsku. Z różnych odmian przygotujemy rosół, kopytka, krakersy i inne pyszności. Poza tym przyrządzimy obiad z jesiennych warzyw korzeniowych. Wyhodujemy też zakwas na prawdziwy pumpernikiel i razowca z żurawiną. W dodatku specjalnym kaczka, gęś, indyk, 22 strony oryginalnych przepisów na drób. W listopadowej kuchni mamy dla Was kupony rabatowe na smaczne i piękne zakupy, zniżki do 40%. Czytajcie przy jedzeniu. Królu, oto dwa nagie miecze! Mieczy ci u nas dostatek. A nie macie wygodnych łóżek, stołów pięknych, mebli? No, my nie, ale w Metropolu są, na Jagiellońskiej. No to na Jagiellońską! Na Jagiellońską! Do Metropolu! Do Metropolu! Metropol na Jagiellońskiej. Urządzisz się po królewsku. Meble, podłogi, łóżka, lampy. Wszystko do domu i mieszkania. Meble? Łóżka? Aha! Jagiellońska 82. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 1241, Filip Kakusz. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 100 jest rannych po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło dziś Azję Południową. Wstrząsy miały siłę 7,6 w skali Richtera. Domy kołysały się w Afganistanie, gdzie było epicentrum, ale również w Pakistanie i w Indiach. Władze w Berlinie chcą nadal blisko współpracować z Warszawą. W ten sposób zapytany skomentował wyniki wczorajszych wyborów rzecznik niemieckiego rządu Steffen Schäuble. Powiedział też, że Niemcy i Polska łączy nie tylko współpraca polityczna, ale wręcz przyjacielskie relacje pomiędzy narodami i najlepiej byłoby, gdyby tak zostało. Agnieszka Radwańska jutro zmierzy się z Włoszką Flavią Panettą w swoim drugim meczu w grupie czerwonej w turnieju WTA Final w Singapurze. Obie tenisistki przegrały swoje pierwsze mecze w kończącej sezon imprezie Masters Polka. Wczoraj uległa Marii Szarapowej, Panetta Simonie Halep. Nie ma jeszcze oficjalnych wyników wyborów, ale okręgowe komisje powoli kończą podliczać głosy oddane na senatorów. Już teraz zapraszam na informacje Tok FM o 13, w których powiemy o niespodziankach w składzie drugiej Izby Parlamentu. Pogoda. Dziś bez opadów wszędzie możliwe przejaśnienia, jednak na granicach wschodnich przewaga chmur. Na termometrach od 10 do 13 stopni. Podobną pogodę synoptycy zapowiadają też na jutro i pojutrze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. 12:43 na zegarze, Aleksandra Ciadykiewicz. Druga część specjalnego wydania raportu gospodarczego po wyborach parlamentarnych. Przypomnę, w naszym studiu Adam Czerniak, Polityka Insight, Ignacy Morawski, Bizbank i Marcin Kiepas, Admiral Markets. Panowie, dzień dobry raz jeszcze. Rynki finansowe. No właśnie, popatrzmy sobie na to, jak reagują rynki finansowe i czy w ogóle reagują na to, co wydarzyło się w Polsce, na wybory parlamentarne. Nie mówiłem, jeszcze dopowiem. WIG20 teraz na plusie, zyskuje 0,41%, a
jeżeli chodzi o waluty, to euro po 4,27, za dolara płacimy teraz 3,87 zł, frank po 3,94 i funt brytyjski po 5,94 zł. Panie Marcinie, to co, rynki się przejmują tymi wyborami w Polsce, czy nie? Troszeczkę się przejmują, ale też nie. To znaczy, wydaje się tak, złoty jest odrobinę słabszy, giełda zaczęła na minusach, teraz jest na plusach. Co ciekawe, sektor energetyczny, który z uwagi na potencjalną konsolidację z kopalniami w jakiś sposób jest zagrożony, prowadzi indeks do góry. Natomiast inwestorzy jakby czekali na ostateczne wyniki, na ostateczne jakieś zapowiedzi. Bo to, co jest w cenach, wygrana wpisu była w cenach. To już było zdyskontowane, zwłaszcza przez rynki akcji. Troszeczkę chyba niewielu inwestorów czekało, czy zakładało, że to będą samodzielne rządy. Póki co taki scenariusz się klaruje. W mojej opinii, w dłuższej perspektywie, jakkolwiek, tak jak wspomniałem wcześniej, podatek bankowy zostanie wprowadzony i tu sektor bankowy jest zagrożony. Natomiast zakładam, że to będzie nie w tej najgorszej dla banków formie. Więc teoretycznie banki nie powinny tak mocno aż na tej polityce gospodarczej przyszłego rządu ucierpieć. Takim negatywnym bohaterem może być KGHM, gdzie inwestorzy być może liczyli na zniesienie podatku od kopalin. Według mnie tego nie będzie. Po prostu potrzebne są dodatkowe dochody. Co do złotego, to jest inna kwestia. Bo z jednej strony, tak jak tutaj rozmawialiśmy, wydaje się, że przyszła Rada Polityki będzie bardzo gołębia, wspierająca wzrost gospodarczy. Być może nowy prezes NBP-u też będzie w tym kierunku, aczkolwiek sądzę, że jakieś pozory niezależności będą zachowane. Do czego zmierzam? Do tego, że w przyszłym roku realna jest taka dostosowawcza obniżka stóp procentowych o 25, być może 50 punktów bazowych. Nie tylko dlatego, że się zmieni układ, zmieni się Rada Polityki Pieniężnej, ale dlatego, że się zmienia otoczenie światowe. Ale właśnie, bo to nie jest tylko tak, że my, Polska jako Polska, jesteśmy sami. Przecież mamy jeszcze kontekst gospodarczy w tym wszystkim i ten kontekst wcale nie wygląda najlepiej w tej chwili. Tak, zdecydowanie. Tutaj Europejski Bank Centralny sygnalizuje, że przyjrzy się polityce monetarnej w grudniu. Być może dokona jakiejś korekty stóp procentowych. Perspektywa podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nam się odsuwa. W tym tygodniu mamy jeszcze Bank Japonii. Być może tutaj pojawi się jakieś luzowanie, więc troszeczkę te czynniki globalne też wspierają oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Obniżki stóp procentowych, no to też już się pojawiało, że mogą się pojawić te obniżki stóp procentowych w komentarzach niektórych ekonomistów, a nam tak, pogorszeniu uległy perspektywy dla inflacji. Okres deflacji nam się wydłuża. Mieliśmy już w zasadzie wyjść z tej deflacji. Jeszcze parę miesięcy temu takie prognozy były, a w tej chwili mamy prognozy z tą deflacją jeszcze przez chwilę przynajmniej pobędziemy. Prognozy dla inflacji na przyszły rok też są gorsze niż jeszcze jakiś czas temu. No to skłania nawet obecną Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby dyskutować na ten temat, czy tych stóp procentowych jeszcze nie obniżyć, bo to przecież widzieliśmy z zapisu dyskusji na poprzednim posiedzeniu Rady, że takie wątki się pojawiały. I to będzie na pewno taki, tak powiem, motywator czy argument dla kolejnej Rady Polityki Pieniężnej, żeby bardzo mocno przyjąć do tego i zastanowić się, czy tej obniżki nie potrzeba. A na pewno kolejnym argumentem będzie argument polityczny, tego, że jeżeli będziemy mieli do czynienia ze wzrostem premii za ryzyko w rentowności obligacji, związanym z tym, że ten deficyt finansów publicznych będzie przynajmniej od strony strukturalnej nieco gorszy niż mamy w tej chwili, no to taka obniżka stóp procentowych, przynajmniej na tym krótkim końcu krzywej, czyli dla tych obligacji krótkoterminowych, może rentowności obniżyć, no i w ten sposób pomagając nieco rządowi, także wspierając gospodarkę. Odpowiadając na to pytanie, najpierw, które padło na początku, czy dzisiejsza reakcja rynku, co nam wskazuje. Ja myślę, że rynek już od kilku dni reagował na wynik wyborów, bo przede wszystkim jakieś 5-10 dni przed wyborami pojawiały się już sondaże pokazujące, że PiS bierze raczej samodzielną większość albo z jakimś kawałkiem Kukiza, że zawsze mówiąc obrazowo, tak, co tak naprawdę nie ma znaczenia, sam będzie rządził. Więc to po pierwsze. Po drugie, pojawiały się wypowiedzi polityków PiS-u na temat polityki pieniężnej i tak dalej. Złoty zareagował. W zeszłym tygodniu złoty był jedną ze słabszych walut w całym uniwersum rynków wschodzących. No więc, tak, a w sumie dzisiaj więc złoty reaguje na politykę i jest premia za ryzyko, jest obawa przed efektami wyborów i ich wpływem na gospodarkę. To, że dzisiaj nie ma reakcji, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie ma żadnej niespodzianki. No tak, właśnie o to chodzi. Też ja powiem tak. Dopóki nie będzie rzeczywiście już pewnych decyzji, no to pewnie... Ja powiem tak, przez ostatnie, jak spojrzymy po
po kryzysie finansowym złoty był wyjątkowo stabilny. Gdzieś tam w gorszych momentach cena euro skakała do 4,30-4,40, w lepszych momentach spadała gdzieś w okolice 4 zł, ale średnio ten złoty się wahał wokół 4,15-4,20 złotego za euro. Ja bym powiedział tak, do tej, wydawało mi się przez długi okres, że to się nie za bardzo będzie zmieniało, ale taki klimat nie za dobry dla z perspektywy budżetu i polityki pieniężnej sugerowałby, że teraz mniej jestem pewny, czy ta cena euro spadnie z powrotem gdzieś do 4,15. Możliwe, że teraz taki poziom wahań to będzie 4,20-4,30, że jednak gdzieś tam ta premia za te problemy, inaczej, premia za niekonwencjonalność polityki gospodarczej będzie musiała być zapłacona. Trudne słowo. Tak jest. Zostawmy na razie rynki finansowe, do nich oczywiście będziemy wracać, chociaż już gdzieś padło i padało w poprzedniej części naszej rozmowy podatek od banków jako ta rzecz, która prawdopodobnie będzie jako jedna z pierwszych wprowadzona. No to dobrze, to co na ten pomysł same banki? Połączyliśmy się telefonicznie z panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich. Panów w studiu proszę o założenie słuchawek, żeby mogli panowie usłyszeć, co pan prezes ma do powiedzenia. Panie prezesie, dzień dobry. Dobra, czy słyszymy się? No właśnie. Ja słyszę państwa bardzo dobrze. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku sektora bankowego, a właściwie klientów sektora bankowego i banków, mamy do czynienia ze zbiegiem kilku decyzji podejmowanych w różnych miejscach. Warto zobaczyć, że dosłownie kilkanaście tygodni, a w ostatnim tygodniu kolejne decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, kolejne bufory kapitałowe, bardzo mocno wywindowane i w niektórych przypadkach wręcz, no, można powiedzieć, naprawdę nieoczekiwane, że w takich wysokościach. Niezależnie od tego pamiętajmy, że banki wpłacają ogromne sumy każdego roku na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i to już od 3 lat jest poza FOŚP-iem i funduszem gwarantowanym. Także ta wpłata ostrożnościowa, która była niczym innym jak podatkiem bankowym, więc proponując kolejne tutaj rozwiązania, trzeba mieć na względzie, że ten sektor bankowy w ostatnich kilku latach został bardzo mocno dociążony i to nie są wysokości zwrotu z kapitału te sprzed 8 czy 7 czy 6 lat. W związku z tym trzeba postępować tutaj rozważnie. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy o stabilnym finansowaniu wzrostu gospodarczego, finansowaniu przedsiębiorczości, to my nie możemy sobie jako kraj o bardzo niskim poziomie ubankowienia, o najniższym poziomie kredytu dla przedsiębiorstw pozwolić na to, żeby zmniejszyć lub zredukować w ogóle poziom, zmniejszyć tempo lub zredukować poziom kredytowania gospodarki. Więc trzeba tutaj postępować bardzo rozważnie i boimy się, nie ukrywam, boimy się, że nałożenie podatku od aktywów spowoduje, że te banki, które właśnie prowadzą działalność kredytową, wspierają przedsiębiorców, finansują nasze firmy, miałyby być ukarane. Więc liczę bardzo, bardzo liczymy na normalną, spokojną, profesjonalną debatę, taką odpowiedzialną w perspektywie i średnio i... No wychodzi na to, że nie ma czasu na taką debatę z bankami, bo trzeba zrobić szybko. Pani redaktor o ważnych sprawach musi na ważne tematy być czas i jestem co do tego przekonany, że stabilność instytucji finansowych, że wiarygodność Polski ma ogromną swoją wartość i trzeba wszystko zrobić i będziemy na pewno robić, żeby szukać pierwszych, najlepszych rozwiązań, także znajdując właśnie możliwości finansowania takich działań i takich przedsięwzięć, które mieszczą się w ramach polityki społecznej czy gospodarczej, nieco modyfikowane. Są instrumenty, które pozwalają tak postępować. Pan prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, bo środowisko bankowe niezadowolone, to trudno się dziwić. A właśnie, co z tym kredytowaniem przedsiębiorstw? To może to jest dobry pomysł, żeby jednak Narodowy Bank Polski wpuszcza więcej pieniędzy w rynek, skoro pan prezes Pietraszkiewicz mówi, że jest na niska stopa kredytu dla przedsiębiorstw w Polsce. A to w ten sposób nie działa. Znaczy, ja rozumiem tą logikę, która przyświeca takim pomysłom, że jak damy więcej pieniędzy bankom, to automatycznie więcej pieniędzy będzie na kredyty i ten rozwój rynku kredytowego nastąpi automatycznie. No tak się nie dzieje, bo jedyną motywacją, inaczej, bank ma różne motywacje do tego, żeby udzielać kredyt.
nie jest jedyną motywacją to, czy ma te pieniądze z banku centralnego, czy nie ma. Tak? On musi patrzeć na swój bilans, na to, czy udziela kredytów ryzykownych, czy nie. Nie może udzielać tych kredytów każdemu. Jeżeli nie ma dostatecznie dużo firm, którym chciałby taki kredyt udzielić, no to nie będzie go udzielać. A dopiero później, w dalszym, na dalszym etapie jest kwestia rentowności tych kredytów i dostępności finansowania do udzielania kredytów. W tej chwili nie ma problemu z dostępnością finansowania dla banków do udzielania kredytów. To nie jest główny problem braku rozwoju akcji kredytowej. Raz, firmy nie specjalnie chcą. Dwa, mamy problemy z tym, żeby zarządzać ryzykiem kredytowym w ramach banków, ponieważ w tej chwili mamy coraz bardziej ostre wymagania także ze strony KNF-u i regulacji europejskiej. No i też nikt nie zmusi firmy do tego, żeby wzięła tą pożyczkę i potem wydała, zainwestowała. To jest jeszcze ten problem. Tak, dokładnie. Jeszcze jedna rzecz. Kończy nam się powoli czas, a chciałbym, żeby ten temat się pojawił. Obniżenie wieku emerytalnego, czyli też jeden ze sztandarów, z którym Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda szedł do wyborów. I też spodziewam się, że to będzie ta dyskusja, która natychmiast powinna wrócić. Co panu stanie się, jakie są ryzyka, jeżeli rzeczywiście odwrócimy reformę podwyższającą wiek emerytalny do 67 lat i obniżymy ten wiek z powrotem? Obniżenie wieku emerytalnego do poziomu sprzed reformy, którą przeprowadziła Platforma Obywatelska, ma dwa negatywne skutki. Po pierwsze, jest kosztowne dla sektora ubezpieczeń społecznych, czyli zwiększa niedobór pieniędzy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli de facto w sektorze finansów publicznych, bo ten niedobór musi zasypać budżet i po to, żeby to zrobić, musi wyemitować obligacje, czyli podnosimy deficyt i to będzie najbardziej odczuwalne nie w przyszłym roku, tylko gdzieś tam w perspektywie 5-10 lat, tak? Czyli to jest niedobre w średniookresowej perspektywie. Drugi negatywny efekt to jest niższa dynamika zatrudnienia, czyli niższa dynamika wzrostu gospodarczego, po prostu patrząc średniookresowo. Więc ja nie widzę, no i wreszcie można też rozmawiać o takich problemach w ogóle cywilizacyjnych, no ludzie dłużej żyją, dłużej pracują, dłużej są zdolni do pracy, praca to już jest coraz mniej wysiłek fizyczny, sens bardziej usłowić, jakby, to jest moje zdanie. Józef już dawno nie żyje. Daj mu święty spokój. Gusła, czary, to wszystko Jahwe nawet Żydom zabronił, bo się od tego wzięło. Jak będziecie przechodzili przez ziemię Moabitów, Jebuzejczyków, pamiętajcie, że Jahwe wam na to nie pozwolił. Wiary w duchy, gusła, czary, wzywanie zmarłych itp. Jak to wiadomo, że ty miłość,
58. Jehowa, Bóg wszelkiej pociechy. Bóg pociechy wszelkiej źródłem jest i ośrodka dziewczyna. My pociechę drugim nieśmy też pod wodą Jego Syna. Troski i góry wiele traci nas. Wszyscy dobrze znamy, lecz otuchy nam dodaje Bóg, gdy przeświadce jutrany. Cześć Jehowie wolna pewnia krok i na co ciesza stale. On pokrzepia wciąż i karmi nas, więc ósmy mówmy trwale. Bóg ludowi swemu pokój śle, by sprostać ludu trudnościom. Ojcze Chrystusa znamy prawdę tę, że Bóg nas jest miłością. Pieśń numer 59. Docenianie praw Bożych. Jak szczęśliwi są posłuszni Bogu, co go szukają sercem swym. Ustaw Jego chętnie przestrzegają i dają posłuch prawom tym. Bóg wykazał się to co Informacje to kafe. Małgorzata Mostowiec i Filip Kekusz. Znamy coraz więcej nazwisk nowych senatorów i tych, którzy przegrali walkę o mandat. Po wyborach rynek jest spokojny, ale to może się zmienić, kiedy nowy rząd zacznie podejmować decyzje. Polska zgodziła się wydać Białorusi mężczyznę ściganego tam za oszustwa internetowe. Okręgowe komisje wyborcze powoli kończą podliczać głosy oddane na senatorów. Według nieoficjalnych jeszcze wyników do Wyższej Izby Parlamentu dostali się m.in. Jarosław Duda, wiceminister pracy i dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz Władysław Komarnicki, były prezes klubu żużlowego Stelgorzów. Ale jest też kilka niespodzianek, o których teraz Małgorzata Waszkiewicz. Największą niespodzianką jest Roman Giertych, który w Senacie się nie znajdzie. Popierany przez Platformę Obywatelską polityk przegrał w okręgu podwarszawskim z kandydatem PiSu Konstantym Radziwiłłem. Giertych był szefem Ligi
polskich rodzin, wicepremierem i ministrem edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Drugą niespodzianką jest Józef Pinior, legenda Solidarności. To on wypłacił z banku 80 milionów tuż przed wybuchem stanu wojennego i to on zaangażował się w wyjaśnianie sprawy tajnych więzień CIA w Polsce. Przegrał bój o senacką ławę z Jarosławem Obremskim, byłym wiceprezydentem Wrocławia, który w tych wyborach popierany był przez Prawo i Sprawiedliwość. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. W Senacie znajdzie się za to Grzegorz Napieralski, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zdobył mandat w okręgu okołoszczecińskim z poparciem Platformy, która według niego teraz po wyborczej porażce powinna przegrupować swoje siły. Będzie taki duży obowiązek, czy duża odpowiedzialność, aby zbudować taki podobny obóz, jak zbudował Jarosław Kaczyński, tylko no, centrum do prawa, tego wina do Ziobry. To, co się wydarzyło, musi być sygnałem dla Platformy, ona musi pościągać autorytety, przegrupować siły i zbudować podobny obóz po tej stronie sali politycznej. I pozostajemy w Szczecinie, gdzie reporter TOK FM Sebastian Wierciak pytał o powrót Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Resort powstał za rządów Prawa i Sprawiedliwości i zajmował się portami, stoczniami, żeglugą, rybołówstwem oraz ochroną środowiska Bałtyku. Były minister gospodarki morskiej, dziś eurodeputowany PiS-u Marek Grubarczyk przekonuje, że utworzenie resortu trzeba traktować jako rzecz nadrzędną dla Polski. Już nie mówiąc o województwie zachodniopomorskim, których pan najbardziej odczuło rządy, dotychczasowe rządy i rządy przede wszystkim oparte na odwrocie od morza. A poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Stargardu, Michał Jach, nie ma wątpliwości. Wiemy, że ministrem gospodarki morskiej, jakże ważne to ministerstwo dla naszego regionu, będzie nasz kolega europoseł Marek Grubarczyk. Wśród przedwyborczych zapowiedzi PiS-u była m.in. odbudowa stoczni w Szczecinie na terenach postoczniowych. W kilkudziesięciu firmach pracuje obecnie ponad 2000 osób. Sebastian Wierciak, TOK FM. Po 18:00 zgodnie z zapowiedzią szefa PKW komisja ma podać, które partie ostatecznie weszły do Sejmu. Natomiast nazwiska wszystkich wybranych posłów i senatorów PKW ma ogłosić jutro. Wynik wyborów nie zachwiał złotem. Za 1 euro trzeba zapłacić 4,26 groszy, a za dolara 3,85. No nie ma Marka Deichmana, wiceszefa dziennika Gazety Prawnej. Pierwszą decyzją nowego rządu, która może mieć poważny wpływ na siłę polskiej waluty, jest obsada stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kto zostanie prezesem Narodowego Banku Polskiego? Czy zostanie zrealizowany scenariusz, że to będzie Beata Szydło, która zostanie odsunięta ze stanowiska premiera po paru miesiącach i zastąpi ją Jarosław Kaczyński? Czy to będzie ktoś z Narodowego Banku Polskiego? Są dwie kandydatury, profesor Zaleska i prezes Gattner. To są te dwie osoby, o których się mówi. To, kto zostanie tym prezesem i jaka będzie niezależność Narodowego Banku Polskiego, to długoterminowo wpłynie na kurs walutowy. Kadencja obecnego prezesa Narodowego Banku Polskiego, Marka Belki, kończy się w czerwcu przyszłego roku. Kompania węglowa wkrótce zostanie i bez pieniędzy, i bez prezesa. Kierujący spółką Krzysztof Sędziekowski złożył rezygnację wraz z końcem roku. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ze Śląska, Dominik Kolosz, liczy na to, że górniczą branżę uratuje nowa władza. Rozmawiała z nim o tym reporterka TOK FM Daria Kim-Zastępień. Sytuacja kompanii węglowej jest fatalna. W grudniu może zabraknąć pieniędzy na wypłaty. Spółka padnie, jeżeli pozostanie w obecnym kształcie, uważa szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Dlatego też było tyle naszych protestów, bo proszę wyjdzie 17 stycznia niezrealizowane i myślę, że Sędzikowski to po prostu widzi, no i dlatego w tym cyrku nie chciał dalej uczestniczyć. Dominik Kolosz podkreśla, że politycy PiS muszą jak najszybciej zrealizować podpisane porozumienie z górnikami przez rząd Ewy Kopacz. To jest ten najbardziej biorący kartofel, który zostawiła Platforma Obywatelska i myślę, że tuż po konstytuowaniu się rządu trzeba będzie siadać do rozmów i zrealizować po prostu to, co było podpisane z rządem, było nie było 17 stycznia. Zaznaczył, że związkowcy będą uważni śledzić wszelkie decyzje władzy dotyczące górnictwa. Z Katowic, Daria Kim-Zastępień, TOK FM. Sąd okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie Białorusi Wiktora A., ściganego tam za oszustwo z użyciem internetu. On sam twierdzi jednak, że jego sprawa ma charakter polityczny i zapowiedział odwołanie od decyzji o ekstradycji. Wiktor A. jest posiadaczem karty Polaka i mieszka w naszym kraju od dłuższego czasu, ale nie korzysta z prawa azylu. Sąd stwierdził, że w ojczyźnie nie grozi mu naruszenie jego praw i wolności, a o tym, że ścigany jest za działalność wymierzoną we władze w Mińsku, świadczą jedynie słowa jego i jego siostry. Pogoda. W Polsce dziś sporo rozpogodzeń i bez opadów. Na termometrach w Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Lubinie i Białymstoku 10 stopni. W Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Częstochowie, Wrocławiu i Krakowie 11. W Szczecinie, Trójmieście, Elblągu, Płocku, Opolu oraz w Katowicach 12, a w Gorzowie 13 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jakub Janiszewski, przy mikrofonie z nami jest Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej na Ukrainie. Dzień dobry.
wybory. Oczywiście zaczynamy od wyborów, ale oryginalnie od wyborów samorządowych na Ukrainie, czyli od wyborów, które wczoraj przyniosły nam bardzo ciekawe, powiedziałbym, sytuacje i problemy oraz wyniki, ale o tym za chwilę, może najpierw właśnie o tych sytuacjach, czyli o sytuacji w Mariupolu i Krasnojarmińsku, czyli w dwóch miastach, w których nie wiadomo w ogóle, czy te wybory będzie można uznać za ważne. Tam właściwie wyborcy nie mogli oddać głosu. Może powiedzmy więcej, dlaczego do takiej sytuacji doszło? Rzeczywiście w Mariupolu i Krasnojarmińsku po prostu wybory się nie odbyły tak naprawdę. Po prostu do momentu zamknięcia w sądzie komisji wyborczej nie doskoczono kart do głosowania. Dlatego też mieszkańcy półmilionowego, czyli bardzo dużego miasta Mariupola i chyba 60-tysięcznego Krasnojarmińska, no nie mogli po prostu oddać swoich głosów, mimo tego, że rano wielu z nich przyszło do komisji wyborczych. Przychodzili do momentu, kiedy po prostu nie uzyskali informacji z takich osób, że komisje właśnie nie mają, nie tak powiem, kartami do głosowania. W sensie, jeżeli chodzi o Mariupol, to sytuacja kartami głosowania ciągnęła się od tygodnia. Są drugie miejscowe komisji miejskie, części członków komisji miejskiej. Została, przede wszystkim miała zasadę to, że w karcie się drukuje tą kartę, która należy do oligarchii Renata Achmetowa. Tutaj już ten fakt dla nich to tworzą problematyczną sytuację. No, oni stwierdzili, że nie mają pełnego dostępu do tej drukarni, że nie jest kontrolowany proces samego druku właśnie tej karty, to nie wiadomo, jak ten zostanie wydrukowany. No i w sobotę, czy dzień przed wyborami, rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, kiedy członkowie tej komisji, czy nie tej komisji, to dobrze, ale po znaleźli 22 karty do głosowania porozrzucane na podwórze właśnie tej drukarni. Poza tym, które były spakowane, to czekały na transport do komisji wyborczej. Podjęto wtedy decyzję, złożono odpowiedniko do góry, że te karty w miejscu komisji terytorialna Mariupol nie przyjmuje. Nie przyjmuje tej karty głosowania, skoro nie będą dostarczone właśnie do komisji. No i te same wybory po prostu nie mogły się odbyć. A co się stało w Krasnojarmińsku? W Krasnojarmińsku sytuacja była po prostu tutaj też zastrzeżenia dotyczyły właśnie kart do głosowania. Tam było dosyć dużo błędów w tych kartach do głosowania, zresztą podobnie jak też w tych kartach Mariupolskich. I tutaj również komisja, miejska komisja w Krasnojarmińsku nie zgodziła się na przyjęcie właśnie kart do głosowania i nie zostało ona również dostarczone do komisji wyborczych. Skutkiem tego w wyborach nie otwarto 237 punktów z 30 tysięcy lokali wyborczych. I teraz pytanie, co to w ogóle oznacza dla ważności wyborów? No, tak naprawdę to nie powinno stworzyć większego problemu pod warunkiem, że wybory właśnie w takich miejscach jak Mariupol, Krasnojarsk, one się odbędą. To znaczy tutaj stanowisko Centralnej Komisji Wyborczej jest takie, że te wybory, one w sposób nie zostały zakończone. Natomiast wszystko zależy tak naprawdę od Rady Najwyższej, bo to Rada Najwyższa Ukrainy, czy projekt w parlamencie jest upoważniony do tego, żeby ogłosić nową datę wyborów. I tutaj wczoraj mówiono już o takim dosyć bliskim terminie, czyli 15 listopada, bo wtedy odbędą się wybory w miastach, czy druga tura wyborów na mera miast na Ukrainie. Natomiast chyba będzie to prawdopodobnie jest bardziej odległy termin, czyli dopiero po nowym roku termin spoczyniałby wtedy, takie wybory właśnie mogą się odbyć. I ten proces wyborczy w Mariupolu i Krasnojarsku wtedy jeszcze zostanie zakończony. To powiedzmy więcej o tym, kto w tej sytuacji może się uznawać za wygranego w tych wyborach samorządowych i czy właściwie już jest jasne, gdzie tutaj, jakie ugrupowania wygrały. Tak, nie mamy takiego pełnego obrazu, dlatego że wciąż nie ma oficjalnych wyników, nawet nie ma jakichś cząstkowych wyników, które przedstawia Centralna Komisja Wyborcza. Natomiast na podstawie tych poli, które wczoraj przeprowadzono, wiemy, że na pewno duże sukcesy, duże sukcesy miała odniosła partia Tok, Pyta Poruszenki Solidarność, czy to ta wskazka partia. To jest w wielu regionach właśnie ona osiągnęła najwyższy rezultat. Na wschodzie Ukrainy, w tych miejscach, gdzie wybory się odbyły, dosyć dobry rezultat osiągnął blok opozycyjny, czyli spadkobiercy partii regionów, czyli partii, która rządziła na czasach Wiktora Janukowycza. Jest dosyć dobre wyniki, powinien
chcieliśmy osiągnąć markę, tak jak pan Kiszczyna, czyli markę mojej premii Julii Tymoszenko, markę samopomoc, marka mera Stadowego ze Lwowa. Natomiast to było ugrupowanie, które wydaje się, że też osiągnie przynajmniej w kilku regionach Ukrainy, to jest dobry wynik, to jest partia Ukro, czy to jest partia ludzi, którzy należą do otoczenia oligarchii Kopytowskiego i Kołomońskiego. Natomiast jeżeli chodzi o mero miasta, to tutaj wokół tych największych miast, to mam tego pierwszej tury wyborów, wygrał w Charkowie Jelani Kerna. To taka dosyć znaczna postać w ukraińskiej polityce. Polityk, który kojarzy się właśnie z starymi doktorami władzy, z partią regionu. Nie udało mu się tego przekonać pośrednio 10-59% głosujących w Charkowie. Natomiast liderami Thank you.
Tego nie ja ci łatwiej tam, bo nie podaję
urządzenia nie mogą być zrealizowane. Połączenie nie mogą być zrealizowane. Wiadomo, że władza winna sobie podjąć bardzo wszystko, bo nie ma jeszcze wybory demokratyczne. Ale mam jeszcze pytanie, jak tak pana świeżo ocenia na przykład mapę wyborczą. Patrzymy, że tylko właśnie dwa województwa są, w których no, rządząca demokracja ma I'm not going to be able to do that.
którym się zajadali. Na lód twój Anna radujmy się, gdy śpimy Twe i odwiedzimy Cię do którego się do poprzedniego wieku.